Kilka dni później lecimy dalej z tematem. Jest wszystko odlutowane i tutaj mam nadzieję, że będzie widać. Została taka kropelka z cyny, której musimy się pozbyć, ponieważ jak weźmiemy sobie złączkę, to tam nie wchodzi. Tak samo mamy redukcję, też nie wchodzi, czyli mamy za ciasno. Pilnik dość ostry. Można użyć to, co się ma pod ręką, nawet pilnik do paznokci daje radę, bo cyna jest dość miękka. I lecę z tematem. Zresztą widać po pilniku, że zbiera. Pilnik sobie wybrałem, żeby dla Was było szybciej. Ja bym sobie to nawet papierem ściernym zrobił. Wiem, pilnikiem się ciągnie w jedną stronę, ale z racji tutaj miejsca, jak to jest, tak wykorzystuję. Jakie na razie są efekty? Bo nie widzę. Widzę, że znika. I sobie po prostu ściągam nadmiar starej cyny, która została. Aż pod palcem nie będę czuł, że coś zostało. I wtedy również przypasujemy sobie na nowo. Już pomału tak to wyglądałoby. Tak z ciekawości, czy to wyjdzie. Troszeczkę jakby chciało. Tylko trzeba pamiętać, że tutaj jeszcze też cyna została. Więc spróbujemy sobie to, bo to docelowo ma przyjść. I już jak widać wchodzi. Czyli nie aż tak dużo trzeba było. Tylko że teraz zrobiłem to, co zawsze. Wsadzić poszło. A ściągnąć już nie za bardzo. Więc żeby do pomocy ustawić tak, żeby nie zgnieść się za bardzo. I muszę kręcić i ciągnąć. I schodzi. Jeszcze muszę troszeczkę dopolerować. Tak, by to wchodziło lekko. Bo jeszcze później będzie trzeba dodać topnik. A topnik chcę dodać, żeby ładnie to przewiązało. To ma być szczelne. Co prawda to już jest pokryte cyną, ale lepiej, żeby było jeszcze lepiej pokryte. Żeby ładnie przewiązało wszystko. Ok. Dużo nie trzeba. Chodzi. Idzie wkręcić. Jeszcze sobie wezmę nowy papier. Papier. Ścierniwo. I przylecę po całości. Więc wszystkie nierówności i zanieczyszczenia, naloty również usuniemy. O, chwileczkę czasu minęło od tego, niż to zdemontowałem. Więc cyna mogła troszeczkę się utlenić. Wchodzi. Jest ok. Więc jak będę chciał to poskładać do lutowania, też powinno być ok. Więc można uznać, że jest spoko. Teraz tak. Jeśli tutaj mam szczoty. O, widzicie, mam nawet pilniczek do paznokci. Pilniczkiem do paznokci też idzie coś ogarnąć. Więc czyścimy sobie jedną połowę. Ładnie się świeci. Teraz sobie wyczyścimy drugą połówkę. Wszystko leci. Drugą połówkę sobie czyścimy. Też się ładnie świeci. Przedmuchamy. Teraz tak. Mamy. Z tego się redukujemy i ja będę montował to. Więc potrzebuję tutaj to flutować.
do gniazda, jak mnie nie myli, wchodzi 1,5 cm. I żeby jeszcze troszeczkę zostało, to sobie to utnę na 5 cm. Więc zaraz biorę sobie metrówkę, zaznaczamy i lecimy. Mamy, jak to się mówi, po naszemu Zollstock, czyli metr składany. Możemy sobie dać tak na przykład, żeby było fajnie, 5 cm. Zaznaczymy sobie kreseczkę i tu chcemy mieć ucięte. I teraz tak, z doświadczenia, jak mamy rurkę, ta strona już jest obrobiona, bo później jak będziemy mieli to krótkie, to będzie problem trzymać i obrabiać tą rureczkę. Dlatego zawsze warto sobie obrabiać obydwa końce, zaraz po cięciu. Jak widzicie, jedna i druga strona jest obrobiona, przygotowana, że jak zaś tutaj utnę, to będę zaś obrobię sobie tą i tą stronę. Bo prędzej czy później i tak to się przyda. I ograniczamy możliwość skaleczenia się i w razie draki szybciej możemy ogarnąć sobie temat. Więc zaraz bierzemy się za cięcie. Lecimy dalej. Rurka przygotowana, zaznaczone gdzie chcemy ciąć. Proszę nie naśladować, jest to metoda, którą tutaj sobie patentuję. Kupiłem sobie taki wynalazek, daję radę, to jest pomysł od Rafała co do cięcia krzaków, jak był odcinek o pionowym montażu fotowoltaiki. Więc to jest też do, mam blaty do brzeszczoty do drewna, żeby się z krzakami porać. Niczemu mówię, że nie proszę nie naśladować. Nie chce mi się iść do madła, więc jak to się mówi, lenistwo matką wynalazków, proszę nie naśladować, nie jest to ani bezpieczne, ani nic, ale do moich potrzeb. Że jest właśnie, jak przechodzi przez końcówkę. Kiedyś zawsze chodziłem do garażu, do imadła, a teraz idę po na łatwiznę. Spróbuję złapać. Nawet jak nacięcie od ręki, bez imadła, bez niczego, kwalifikuje się, że jest prawie że proste. Z naciskiem na prawie. I o czym mówiłem. Mamy taki przyrząd. Polecam sobie kupić nie najtańszy, bo najtańsze za długo nie służą. Obrabiamy sobie końcówkę jedną. Już nie ma żadnych gradów. Końcówkę drugą. I jest spoczko. Mogę usłyszeć na pewno w komentarzach, jest takie kółeczko do obracania. Też je używałem. Tylko, że jest to bardziej pracochłonne. Później jest dużo materiału wciśniętego do środka, co zmniejsza średnicę i jak chcemy, żeby tutaj było ładnie, bez żadnego spiętrzenia ani nic takiego, to musimy się narobić tym gradownikiem. A jak tniemy brzeszczotem, to mamy od razu czystą powierzchnię. Tutaj praktycznie tylko zostaje taki dziubek od cięcia. Ale to idzie raz, dwa się tego pozbyć. Kilka przejść. I praktycznie mamy wyczyszczone. I wszystkie wióry zostają. Jak ktoś chce zbierać, może zbierać. Kiedyś zbierałem. Teraz nie ma na to czasu. Czyścimy drugą stronę. I organoleptycznie, jak to się mówi, sprawdzamy. Jeszcze czuję, że trzeba lekko poprawić. Jedna strona, druga strona, a jak mówiłem prędzej, to mamy zrobione, więc jest spoczko. Stąd jest ok, stąd jest ok. Teraz potrzebujemy tą połówkę, która nam będzie potrzebna. I to będzie tu. I to będzie tu. No i mamy fajny łącznik,
że w razie draki możemy sobie ładnie później gdzieś coś obrócić, złapać za coś, bo jakbym miał tu obejmę dać, na przykład tą, to mam miejsce, żeby ją wsadzić. Dlatego ja wolę sobie zrobić troszeczkę dłuższe, bo mamy miejsce na obejmę. Jakby się koncepcja zmieniła, mogę sobie tu dać obejmę, nie muszę gdzieś indziej i mam zaś bezpieczniej i mam miejsce, a nie, że będę musiał kombinować gdzieś na złączce dawać. To też taki lifehack, lepiej uciąć troszeczkę dłuższe niż za krótkie. No później jak mamy za krótkie i mamy jedno koło drugiego, to może się zdarzyć, że nie będziemy umieli dodać cyny, albo nie będziemy widzieć, jak wyszło połączenie. No i dobra. Praktycznie mamy prawie, że wszystko. To oczyściliśmy. To nie czyściliśmy, to musimy wyczyścić. Teraz też taka sztuczka. Może nie za bardzo, ale sztuczka i tak. Zawsze czyściłem jedną stronę jednocześnie, a teraz jadę na dwie. Po prostu sobie podaję i raz w lewo, raz w prawo. No i mamy jednocześnie wyczyszczone obydwie strony. Nawet takim dojechanym przez życie papierem. Teraz sobie musimy wziąć coś, co mi gdzieś poleciało. I teraz nie wiem, o tu jest, tu się schowało. To jest mała, to jest 3, tu jest nawet napisane 18, a my potrzebujemy mniejszą. Się schowała tu. Więc czyścimy teraz jeszcze to. I jesteśmy gotowi, żeby kłaść topnik, który mam tutaj.